Witam serdecznie wszystkich oglądających ponownie w świecie Gunshipa 2000. W ramach przypomnienia będziemy używać konsoli Amiga CD32 z kartą Turbo, Terrible Fire 330, procesor Motorola 030 50 MHz. Jest to już druga misja, druga regularna misja. Jak widać, będziemy musieli zniszczyć grupę czołgów T-80. Jest to primary target w przypadku tej misji. Misja będzie odbywała się za dnia. Oprócz sprzętu ciężkiego i lekkiego naziemnego jesteśmy ostrzegani przed wsparciem lotniczym przeciwnika, więc będziemy chcieli tutaj na początku uzbroić nasz helikopter Apache 64 w rakiety powietrze-powietrze. Dodatkowo powiększymy zasobniki z rakietami Hydra. Ja biorę zawsze rakiety z głowicą do niszczenia ciężkich celów. Są najbardziej uniwersalne. Spróbujemy zacząć samą misję. W ramach przypomnienia gramy na ustawieniach realistycznych, jedynie delikatnie uproszczamy sam model lotu, tak żebyśmy cały czas nie musieli się bawić mocą silnika, by utrzymać na różnych prędkościach wysokość. W tej chwili przełączyłem się klawiszem F10 na mapę, gdzie będę chciał obejrzeć szczegółowo, jak wygląda ukształtowanie terenu w pobliżu samego celu. Pod opcją spacji mamy zbliżenie samego terenu, więc warto zawsze przestudiować sobie, jak dotrzeć do samego celu, ze względu na to, że zazwyczaj cel główny, czyli ten primary target, jest mocno broniony przez jednostki przeciwnika. Dodatkowo, jeśli to jest zgrupowanie czołgów, jak w tym przypadku, czyli czołgów T-80, dosyć nowoczesnych, jak na lata 90. rosyjskich czołgów, one zazwyczaj znajdują się w okolicy wskazania na mapie, czyli nasz wywiad podaje mniej więcej, gdzie znajduje się dana jednostka, natomiast będziemy musieli w tej okolicy jej poszukać. Jeśli napotkamy tam duże zgrupowania innych jednostek wrogich, to może być to dla nas dosyć problematyczne. Ja ustawiłem na mapie autopilota, klawiszem 5 przełączyłem tak, abyśmy mogli wzdłuż planowanego kierunku autopilota przemieszczać się. Dodatkowo przyspieszyłem czas, tak jak widać. Na ekranie podglądowym naszego lotu widzimy od helikoptera pewną taką linię. To jest wytyczony właśnie kierunek autopilota. Tam podążamy. Za chwilę dotrzemy do rzeki, koryta rzeki. Zobaczcie, co się teraz dzieje z wysokością. O ile wcześniej wysokość była w okolicy 130, 150 stóp, nagle ta wysokość zmieniła się do 300 stóp. Co to znaczy? To znaczy, że około 150 stóp to jest wysokość niższa od wysokości terenu, na którym się znajdowaliśmy wcześniej. To znaczy, że jesteśmy w stanie się schować w korycie rzeki. Jeśli jesteśmy wykrywani przez różnego typu rakiety, to rzeka daje nam naturalną zasłonę, którą możemy wykorzystać, atakując na przeważające zazwyczaj siły czy jednostki wrogie. Ja w tej chwili podążam w kierunku celu głównego, właśnie korytem rzeki. Także jeśli zaczniemy wykrywać wrogie jednostki, zawsze będziemy mogli się schronić. Na wskazaniach dotyczących samej misji mieliśmy informacje o dosyć silnym wietrze. Mamy takie informacje zawsze, więc utrzymanie się w samym korycie rzeki może być problematyczne. Tak jak widać teraz na mapie, na drodze przelotu mamy większy zbiornik wodny, czyli pewne jezioro z małą wyspą pośrodku.
Następnie będziemy musieli przedostać się przez most. Co to znaczy? To znaczy, że w samym jeziorze, o ile znajdujemy się blisko linii brzegowej, jesteśmy pod zasłoną. Jeśli jesteśmy bliżej środka, to tak naprawdę mimo mniejszej wysokości naszego helikoptera może być to dosyć problematyczne, aby uciec samym rakietom. Warto na to zwracać uwagę. W przypadku różnego typu mostu kolejowego, mostu drogowego, będziemy musieli się wychylić z koryta rzeki. Jest to też taki moment, gdzie możemy zostać ostrzelani. Może być to o tyle problematyczne, że sam most jest już dosyć blisko celu głównego, więc w jego pobliżu mogą znajdować się już wrogie jednostki. Także kierujemy się dalej. Docieramy do mniejszego zbiornika wodnego z wysepką po środku. Tutaj trzeba uważać z prędkością. Jeśli ona jest dosyć wysoka, a mamy wąski przesmyk tak rzeczny wokół tej wysepki, musimy uważać, żebyśmy nie wpadli na brzeg rzeki, tak? Za chwilę wykonamy zakręt w lewą stronę o mniej więcej 90 stopni i wejdziemy na ostatnią prostą, która będzie nas kierowała bezpośrednio na sam cel. Jak widać, po prawej stronie, obok radaru, mam włączone w tej chwili zakłócenie radarowe i zaczęła migać literka R, czyli zaczyna moja sylwetka odbijać fale radarowe, co znaczy, że mogę być wykrywany przez wrogie jednostki. Więc mimo faktu, że na skraju radaru pojawiła się w tej chwili jednostka, to już dostaję informację wcześniej, że mogę zacząć czuć się zagrożony ze względu na fale radarowe emitowane przez wrogie radary. Jak widać, około 3,5 km mam do mostu drogowego. Będę musiał w tym miejscu zwiększyć wysokość. Tym bardziej, że widać w samej sylwetce mostu, że ma on konstrukcję, która ciągnie się wyżej niż sam poziom drogi, więc będę musiał na to uważać. Nie radzę w Gęszypie 2000 próbować helikopterem przelecieć pod samym mostem. Wiem, że to jest kuszące, natomiast zazwyczaj jest tam za mało przestrzeni, aby nasz helikopter mógł swobodnie pod mostem przelecieć. Widzę, że coraz więcej jednostek pojawia się na samym radarze. Na co warto zwrócić uwagę? Po lewej, dolnej części radaru widzimy tam informacje odnośnie zbliżenia samej powierzchni radarowej. Czyli mamy tam razy 5, razy 3, razy 2, razy 4, tak jak w tej chwili. Czyli skala radarowa się zmienia automatycznie. Także jeśli, tak jak w tej chwili, leciała w naszą stronę rakieta, my się zniżyliśmy tak, aby uniknąć tej rakiety, i ona była bardzo blisko, automatycznie skala radaru zmieniła się na razy 1, czyli pokazała nam na zbliżeniu, jak ta rakieta właściwie obok nas przelatuje. Więc są to takie dosyć ważne informacje, szczególnie jeśli chcemy używać środków zapobiegania trafieniu takiej rakiety. Zawsze wiemy, z którego kierunku taka rakieta nadlatuje w naszą stronę i możemy wtedy obrócić się przykładowo
tylnią częścią naszego helikoptera w stronę nadlatującej rakiety i użyć jakiegoś tam przeciwdziałania, w zależności jakiego typu ta rakieta jest. Jeśli widzimy opromieniowanie radarowe, to musimy wyrzucić tak zwana chaff, czyli powiedzmy takie paski folii za sobą, tak to jest zazwyczaj tłumaczone. Są to takie paski, w które może uderzyć głowica rakiety naprowadzana radarowo. Jeśli, tak jak w tej chwili, widzimy opromieniowanie IR, czyli jest to rakieta naprowadzana termicznie, czyli śledzi ciepłe powietrze wydostające się chociażby z naszych silników, automatycznie wyrzucamy flary, czyli takie sygnatury cieplne, które zmylają głowicę naprowadzającą się termicznie i mamy szansę wtedy uniknąć takiego zderzenia. Ja próbuję w tej chwili zwiększać wysokość, odpalać rakiety. Tak jak widać, mamy przed sobą wrogą jednostkę w okolicach ponad 4 km. Wypuściłem w tej chwili pocisk Hellfire, który uderzył w cel. Kiedy jesteśmy ostrzeliwani, ja spróbuję tą wysokość zmienić, czyli obniżyć się tak, abyśmy mogli unikać trafień. Tak jak widać, jest to dosyć w tej chwili trudne ze względu na to, że siła wiatru spycha nas ku brzegowi, więc muszę tutaj uważać, żeby w ten brzeg nie uderzyć. Znajdowałbym się tak naprawdę teoretycznie w pobliżu samego celu głównego, natomiast już teraz mogę stwierdzić, że ten cel musi się znajdować w troszeczkę innym miejscu niż to, co mamy zaznaczone na mapie, niż to, co naniósł teoretycznie nasz wywiad. Jak widać, w tej chwili namierzyłem na szczęście w dosyć dużej odległości wyrzutnie rakiet sam. Są to bardzo groźne wyrzutnie, na które trzeba bardzo uważać. Mają bardzo silny ostrzał ziemia-powietrze, więc może być to kłopotliwe dla nas. Próbuję zniszczyć pojazd, który znajduje się ponad 5 km ode mnie. Sam cel główny, jak wcześniej przeglądałem mapę, widziałem, że w pobliżu znajdują się różnego typu wzniesienia, więc ten cel główny może być tak naprawdę schowany w okolicy tego punktu zaznaczonego na samej mapie. Będziemy musieli niestety koryto rzeki opuścić i poszukać tego celu. Teraz na zbliżeniu to widać. Samego celu głównego naniesionego na mapę nie widzę. Widzę pojazdy ulokowane dużo dalej i pewnie gdzieś tam będzie też schowany cel główny. Spróbujemy go odszukać. Zaznaczam w tej chwili na kierunku autopilota, określeniu trasy, miejsce, gdzie chciałbym dotrzeć. Jak widać, został trafiony jeden z pylonów rakietą wroga, co spowodowało, że część rakiet Hellfire straciłem na jednym przęśle, więc straciłem część uzbrojenia. Mamy taką informację też na kokpicie, w informacjach o uszkodzeniu zaznaczoną. Jest to SBW, czyli uszkodzenie jednego z pylonów z podwieszonym uzbrojeniem. O, za w samej góry wyleciałem i widzę bardzo blisko tutaj wyrzutnię rakiet SAM. Mogłem ją szybko zniszczyć, nie zdążyła ona zareagować. To też jest bardzo specyficzne w taktyce walki śmigłowców i tak to jest ważne w samym symulatorze Gunship 2000, że to ukształtowanie jest tak mocno zróżnicowane i tak naprawdę możemy
poczuć, jak te misje się planuje dla śmigłowców, gdzie wykorzystuje się kształtowanie terenu, gdzie bardzo ważne jest samo podejście pod cel. Szukam w tej chwili tego celu głównego. Jak widać, nie jestem w stanie go w tej chwili odszukać. Będę próbował też przekroczyć samą rzekę, która znajduje się, i jej koryto znajduje się na północ ode mnie. Prawdopodobnie cel może się znajdować tam w okolicy, ze względu na to, że jest tam też bardzo dużo pagórków i byłoby to dobre miejsce, żeby tak naprawdę ten pluton czołgów T-80 schować. W tej chwili zniżam troszeczkę wysokość, tak abym był trudniejszym celem, ze względu na to, że w tej chwili na północy widzę duże skupisko jednostek wrogich i prawdopodobnie tam znajduje się też główny cel misji. Byłoby to bardzo logiczne. I jak widać, za chwilę przekroczę samą rzekę. Tak jak mówiłem, znajduje się ona na północ od nas. I od razu po jej przekroczeniu widzę, że jest sporo pagórków, więc spróbuję wykorzystać te pagórki w osłonie naturalnej przeciwko jednostkom, które cały czas próbują mnie namierzyć radarowo. To tam mrygająca ikonka R w prawym dolnym rogu. Mam oczywiście włączone zakłócanie, więc nie jest to takie proste dla wrogich jednostek. Widzę w tej chwili bardzo długie wzniesienie. Ze względu na to, że na północny zachód widzę te wszystkie wrogie jednostki, to spróbuję od drugiej strony dostać się do nich, dlatego że, tak jak mówiłem we wcześniejszych misjach, te zazwyczaj najprostsze drogi są najbardziej obstawione przez wrogie jednostki, więc warto zawsze szukać alternatywnych dróg, do których dojścia do danych celów. Czyli wykorzystuję ukształtowanie terenu i wynurzam się za samego wzniesienia i widzę cel główny, bardzo blisko mnie, czyli ten pluton czołgów. Przełączę na działko i spróbuję zniszczyć te czołgi. Jest to działko wielkokalibrowe. Zwróćcie uwagę, że nie wszystkie cele musimy zniszczyć, aby ten cel główny został nam zaliczony, czyli w momencie, kiedy dostajemy informację primary target achieved, czyli tak naprawdę osiągnęliśmy cel główny, to jeszcze zanim zostały zniszczone wszystkie wrogie jednostki, zwróćcie uwagę, że jeszcze nad tymi jednostkami znajdował się wrogi śmigłowiec, który je mocno ochraniał. Przez to, że byliśmy w stanie zaskoczyć ten pluton, wynurzając się za góry, byliśmy szybko i sprawnie w stanie zniszczyć wrogie jednostki. Ja spróbuję w tej chwili udać się na zachód, w kierunku naszej bazy, z wykorzystaniem ukształtowania terenu. Teoretycznie planuję dosyć prostą trasę, ale już widzę, że będę musiał przekroczyć koryto rzeki w miejscu, gdzie jest dosyć ono zabudowane, czyli są tam wzniesienia. Czyli będę musiał się wzbić na dużą wysokość i będę wtedy stanowił łatwy cel. Dolatując tam, poszukam jeszcze alternatywnych możliwości ominięcia tych celów. W tej chwili jest włączony autopilot i przyspieszenie czasu. I tak jak mówiłem przy pierwszej misji, warto zwrócić uwagę jest na to, aby przy planach autopilota zawsze zwracać uwagę na ukształtowanie terenu, gdyż sam autopilot nie z automatu nie dopasuje wysokości. Można wpaść w ten sposób, na jakie jest wzniesienie. Trzeba na to uważać.
O, proszę bardzo, bardzo logiczne przez komputer rozplanowanie wrogiej jednostki, czyli mamy koryto rzeki, które jest osłonięte wzniesieniami i musielibyśmy się, że tak powiem, wznieść na dużą wysokość i być łatwym celem, ale po lewej i po prawej stronie jest obniżony teren, gdzie moglibyśmy przekroczyć tą rzekę. Ale z automatu widzimy, że są tam wrogie jednostki, więc komputer bardzo rozsądnie planuje misję, mimo tego, że jest to kampania dynamiczna, czyli za każdym razem, za każdym włączeniem gry te misje wyglądają inaczej. Ja już do samego koryta docieram. Właśnie dostałem rakietą, która zniszczyła, uszkodziła mi awionikę. Muszę się, nie działa HUD, więc muszę zwracać uwagę na przyrządy, które znajdują się w samym kokpicie. Jak widać, mamy prawie 1400 stóp wysokości, aby minąć koryto rzeki, które jest zabudowane wzniesieniami. Teraz obniżając się, już będąc po tej właściwej stronie, gdzie znajduje się moja baza, jestem dużo bezpieczniejszy. Zobaczcie też, jak to wygląda. Moja baza, lądowisko, obok znajdują się namioty, wozy, które, nie wiem, jeepy czy innego typu sprzęt. Zazwyczaj jest wieża, stanowisko radarowe, cała konstrukcja jednostek, baz, to wszystko jest bardzo logicznie umieszczone na tych teoretycznie losowo tworzonych mapach. Daje to dużą imersję w samej grze i taką naturalność tworzenia pola walki, co jest bardzo istotne i naprawdę bardzo sympatycznie się w tą grę po prostu gra. Docieramy do samego lądowiska. Za chwilę postaram się wylądować i zakończymy pierwszą misję. Zwróćcie uwagę, że w samej informacji o misji mieliśmy podane, że będziemy w czasie dnia ją wykonywać, ale są to bardzo wczesne godziny. Komputer to klasyfikuje jako dzień, natomiast tak jak widzimy, mocno zachmurzone niebo i jeszcze i dosyć ciemno. Zdobyliśmy kolejny medal za wykonanie misji. Tak jak widać, mamy status dwóch misji, oprócz misji treningowej już wykonane, do tego kilka odznaczeń i sporo punktów. Spróbujemy zrobić kolejną misję. Zobaczmy. Głównym celem misji jest piechota, która zazwyczaj jest ufortyfikowana. W czasie dnia będziemy wykonywać samą misję. Celem drugorzędnym ja zazwyczaj się nie zajmuję w tych misjach, gdzie startuję sam, dopiero jak będę miał możliwość kierowania grupą śmigłowców, to wtedy staram się obstawiać i cel pierwszorzędny, i drugorzędny, jeszcze w zależności od samej sytuacji taktycznej. Uzbrojenie bardzo podobne. Zwiększyliśmy tylko zasobniki z rakietami Hydra, z głowicami do niszczenia ciężkich sprzętów. Dlaczego wybieram taką głowicę? Ze względu na to, że ona jest najbardziej praktyczna przy dojściu do samego celu. Bo zazwyczaj piechotę, czy nawet umocnienia piechoty, bo tak to najczęściej wygląda, to niszczę za pomocą karabinu. Lub dowolnych rakiet. Zazwyczaj te dowolne rakiety są w stanie zniszczyć nieufortyfikowane czy niemocno
opancerzone cele, jakimi jest tak naprawdę piechota. Samo dojście do celu głównego, jak zobaczyliśmy na samej mapie, jest dosyć złożone ze względu na fakt, że w pobliżu znajduje się bardzo dużo pojedynczych wzniesień. Znając komputer i sposób fortyfikacji piechoty, to będzie ta piechota zazwyczaj znajdowała się między pagórkami, tak żebyśmy z daleka nie mogli jej ostrzelać za pomocą rakiet. Będziemy musieli podlecieć pod sam cel. Co to oznacza? Próba dolecenia do piechoty, która zazwyczaj jest w ten sposób ukryta, wiąże się z koniecznością zniszczenia dużej ilości celów znajdujących się po drodze i będąca takim sposobem zabezpieczenia tej piechoty. Więc będzie to troszeczkę bardziej dla nas pewnie skomplikowane. Jak widać, już w dosyć dużej odległości zacząłem wykrywać wrogie jednostki, które próbuję zniszczyć. To jest dobry przykład, gdzie rakieta z głowicą do niszczenia celów mocno opancerzonych nie dała sobie rady z ufortyfikowaną piechotą. Mamy też, tak jak widać w tej chwili, osłonę śmigłowców. Spróbujemy ten śmigłowiec zniszczyć. Proszę bardzo. Bezpośrednie trafienie, a jednak śmigłowiec nie jest zniszczony. Widać, że jest mocno opancerzony. Także ponowiliśmy próbę i daliśmy radę. Jak widać, mamy również cele cywilne. W tym przypadku jest to krowa. Pokażę ją, jak na zbliżeniu wygląda krowa w Gunshipie 2000. Więc krowę oczywiście niszczyć nie będziemy. Wracamy na kurs autopilota. Już mam włączone zakłócanie radarowe i widzę, że próbuje nas obcy radar wykryć. Strzelam rakietą powietrze-powietrze, która naprowadza się na ciepło. Kolejny wrogi śmigłowiec został zniszczony. Ja już wlatuję między te drobne wzniesienia. Będziemy szukać się za chwilę celu głównego. Widzimy jeszcze mocno opancerzony wóz w pewnej odległości. Powyżej zasięgu naszych rakiet Hellfire. Oj, wydaje mi się, że manewruję między wzniesieniami, natomiast co chwilę widzę mrygający radar i próbę wykrycia naszego helikoptera. Widzę mrygające IR, czyli próbę namierzania naszego helikoptera poprzez sygnaturę ciepła emitowanego, więc dzieje się tutaj dużo. Już mam na mapie te cele, które udało mi się wykryć, zaznaczone. Spróbuję za pomocą rakiet Hellfire zniszczyć ten średnio opancerzony wóz, znajdujący się w odległości niecałych 5 km. Przed chwilą na ekranie, na HUD-zie pojawiła się informacja, że autopilot dotarł do punktu nawigacyjnego, który wyznaczyliśmy mu. Widzimy, wyskakując tutaj za wzniesienia, wrogie jednostki w bardzo bliskiej odległości, czyli łatwo możemy zniszczyć za pomocą karabinu maszynowego. Bardzo ciekawie jest ten karabin maszynowy w Gunshipie 2000 odwzorowany. Jest to broń o dużym kalibrze. Normalnie
Znaczy normalnie, w samym helikopterze jest takie rozwiązanie, że celownik, który umieszczony jest i zintegrowany z ruchami głowy pilota, pilot może strzelać tam, gdzie tak naprawdę obraca głową. Tutaj z automatu jesteśmy w stanie namierzyć daną jednostkę i oddać strzały. Czyli jest to w pewien sposób na możliwości tamtych sprzętów to namierzanie symulowane, nie jest to, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie z automatu taki cel namierzyć. W tej chwili oddałem strzały za pomocą rakiet Hydra. Pamiętajmy, że pod klawiszem 1, 2 i 3 mamy możliwość konfigurowania tych rakiet, czyli zasięg 3 km. W tej chwili głowica do niszczenia celów mocno opancerzonych, jedynka pojedyncza rakieta, dwójka dwie rakiety wystrzelone, trójka to są 4 rakiety wystrzelone równocześnie. Szczególnie w przypadku bardzo mocno opancerzonych celów, gdy nie mamy za dużo czasu i musimy szybko je niszczyć, warto używać z większej ilości rakiet. Szczególnie kiedy już wracamy do bazy i wiemy, że nie będziemy mieli możliwości wykorzystania tych rakiet. Ja zazwyczaj staram się wykorzystać całe uzbrojenie, którym dysponuję, zawsze zostawiając sobie część tego uzbrojenia na drogę powrotną, żeby nic nas nie zaskoczyło. To też jest element taktyki, którą musimy tutaj przyjąć, bo zniszczenie celu jeszcze nie stanowi o zaliczeniu samej misji. Musimy dotrzeć przecież do miejsca, gdzie możemy wylądować. O, mamy primary target, czyli mamy zaznaczone umocnienia piechoty, które tutaj będę starał się szybko zniszczyć, bo są w zasięgu. Pamiętajmy, że nie musimy całej tej piechoty zniszczyć, żeby mieć zaliczony cel. Ja ze względu na to, że mam w bliskiej odległości i jestem w stanie to zrobić szybko, niszczę ją wszystkie cele, które mam dostępne. W tej chwili zacznę planować już powrót. Już widzę, że planując powrót mam zaznaczone wrogie jednostki, które wcześniej nie zniszczyłem, więc będę musiał zrobić to w drodze powrotnej. Mam część jeszcze rakiet, więc będę mógł to zrobić, mam nadzieję, w miarę sprawnie. Ok, używam rakiety Hellfire do zniszczenia celu w odległości około 3 km. Cel został zniszczony. Docieram do pierwszego punktu nawigacyjnego, który wyznaczyłem. Autopilot z automatu przełączył się na drugi punkt nawigacyjny. Przed chwilą zostaliśmy trafieni i widać uszkodzenia, które się pojawiły w dolnej części ekranu na kokpicie. Widzimy anti-aircraft gun, czyli szybkostrzelne takie działko, które umieszczone jest na wozie pancernym. Musimy uważać, o ile nie ma to działko wielkiego zasięgu, o tyle jeśli w ten zasięg wejdziemy, to jest naprawdę szybkostrzelne i może nas szybko i sprawnie uszkodzić. Musimy bardzo uważać na tego typu cele. Docieramy do kolejnego checkpointa. W tej chwili już namierzyłem wieżę, która znajduje się przy naszym lotnisku, więc na pewno wrócimy w jednej części i będziemy mogli zaliczyć kolejną misję.
Proszę, przy lotnisku stoi hamer, znajdują się namioty, wieża radarowa i wieża nawigacyjna, czyli pełnowymiarowa baza. I wszystko w bardzo ładnej wektorowej grafice, którą naprawdę bardzo lubię. Dobrze, próbujemy lądować. O ile wczesne grafiki 3D, gdzie nakładane są już bitmapy, postarzały się strasznie, o tyle grafika wektorowa wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. Jak widać, dostaliśmy awans po tej misji. Jesteśmy podporucznikiem i możemy kierować całą eskadrą helikopterów, co oznacza, że kolejne misje będą bardzo ciekawe pod względem taktycznym, będą bardziej rozbudowane, do czego zapraszam w tej chwili, bo pokażę kolejne misje aż do ukończenia całej kampanii. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcielibyście wesprzeć mojego bloga, pod tym filmem znajduje się link do mojego sklepu eBay, gdzie można kupić różnego typu przydatne urządzenia dla retrokomputerów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.